Omijajcie to miejsce wy, którzy wstępujecie tylko na ścieżki płaskie, suche i twarde. Bo tu kończy się asfalt i zaczyna blues. To właśnie tu, w Tworylnem, zrodziła się pod koniec lat 50. legenda bieszczadzkich kowbojów. Dwóch studentów z Poznania na łąkach nad Sanem próbowało wypasać wydzierżawione od PGR stada bydła. Rok, dwa potem podbijał serca widzów polski western Wadima Berestowskiego Rancho Texas, nakręcony w tych samych okolicznościach przyrody. W filmie były konie, stada bydła, kowboje i piękne dziewczyny. Słowem, wspaniała przygoda. Gdyby podczas eksperymentu zwieziono tu na wypas krowy rasy zimentalskiej, byłby sukces. To bydło wytrzymałe, odporne i niewybredne w paszy, w sam raz na górskie tereny. Pierwsza sprowadziła je ze Szwajcarii hrabina Jabłonowska do Dóbr na Podlasiu 200 lat temu. Ale w wyniszczonej wojną Polsce takich dziwolągów nie było. Dziś hodują je ośrodki doświadczalne, między innymi w Odrzechowej. Łososie na tarło już tu niestety nie dochodzą. Zatrzymała je zapora solińska, w której nie zaprojektowano przepławek dla ryb. Według rządowego projektu z lat 50. na Sanie miało powstać 16 stopni wodnych. Zbudowano dwa. W Myczkowcach mniejszy, w Solinie wielki. Betonowy kolos ma 82 metry wysokości i 664 długości. Wejście na jego koronę to rytuał każdej wycieczki. Pora poznać zakapiorów znad Soliny. Państwo pozwolą? Krzysztof Bros i jego kombinacja łodzi motorowej z płaskodenną barką, którą wjeżdża w brzeg, by goście mogli suchą nogą wejść na pokład. Tym razem nie płynie do siebie, obrał kurs na Zatokę Suchego Dębu. Na pniu czyjaś ręka przybiła tabliczkę z napisem „Koniec świata”. Samotny mieszkaniec Chorodka od lat czyni wiele, żeby końcowi świata zapobiec. Żyje w zgodzie z naturą. Nie jada mięsa, za to dużo kasz, warzyw i owoców. Dom wybudował z bali i desek, które naniosła woda. Aż trudno uwierzyć, że sam transportował ciężary z brzegu i sam je układał. W tym celu skonstruował dźwignię złożoną z lin i bloczków żeglarskich. Tak wygląda pustelnia Juliusza Wasika, który od lat głosi światu potrzebę rozbrojenia nuklearnego. Treść wysyłanych memoriałów i reakcji adresatów z prezydentem USA i sekretarzem generalnym ONZ na czele, Julo opisuje w swoich zeszytach zatytułowanych Absurd. Drugą ideą pustelnika z Chorodka była szkoła zdrowego życia. Czy ma szansę tu powstać? Miejsce, które dzierżawił od elektrowni, zostało sprzedane jakiemuś bogaczowi. A po co takiemu biedny pustelnik i jego fantazje? Cokolwiek się stanie, Julek trafił już do bieszczadzkiej legendy jako król świata włóczęgów. Spiętrzenie Sanu i powstanie największego w Polsce sztucznego akwenu spowodowało złagodzenie klimatu. Jezioro jest bardzo czyste, ale niebezpieczne. Brzeg niemal wszędzie opada stromo, a z dna sterczą zatopione drzewa. Nad fiordem Nelsona rozłożyło się uzdrowisko Polańczyk Zdrój. Kuracjusze leczą tu gardło, nerwy i układ pokarmowy. Pogoda bieszczadzka jest bardzo kapryśna, zresztą jak wszędzie na terenach górskich. Najwięcej deszczu spadnie na kapelusz w lipcu. Jednocześnie jest to najcieplejszy miesiąc, stąd latem Bieszczady kryją się za lekką, tajemniczą mgiełką.